Schön, dann fühle ich mich rein. Miśku, widać te książki obok mnie? Okej, dobrze. A to jest Tomek, jak to jest z mikrofonami? Ściągałem po prostu wszystko. Jak tak? Będziesz miał pytanie? Dobrze? No. Dobrze? O, tak. Ale Nikołaja mi się nie przejmuje, no będą ludzie dzwonili, możesz mówić do mnie śmiało. Proszę. Dzień dobry bardzo. Dobry wieczór w zasadzie. To już my, 21.01. Drugi dzisiaj Hate Park. Poważnie się rozkręcamy. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy, mam nadzieję, że będziecie dołączali, zwłaszcza ta brać bardziej jest związana nie tak jak jeszcze 2 godziny temu z boksem, ze sportami walki, tylko z hip-hopem, z rapem, z tym, co było ważne dla polskiej muzyki jeszcze 20 lat temu, ale co ważne też jest teraz. Otóż kilkanaście dni temu ukazała się ta książka, jeszcze zanim pokażecie plan szeroki, cały czas mnie trzymajcie w bliskim do naszych realizatorów. Za Drin and Drin, za kreską kreska, książka autorstwa Huberta Kęski, której to bohaterem lirycznym, opowiadaczem wszystkiego i no, w zasadzie współtwórcą jest ten to dżentelmen. Krzysztof Kozak, ta okładka, jak rozumiem... Dobry wieczór, Krzysztof. Witam serdecznie. Jak rozumiem, ta okładka jest wzorowana na waszym logotypie, ten Relix, bo to jest, no, to jest ta wyciągnięta pięść. Razem. Czekaj, muszę jakiś magnesik. Krzyśku, mamy magnesy jeszcze, czy nie? Gdzieś chyba są. Większe są, ale tak. Ale to nie jest. Dostałeś maila? Dobrze. Dobra. Trzymaj magnes, Krzychu, przywieź się gdzieś tutaj w dobrym miejscu. Zdjęcie zrobione? Jest. Jest, piękna też. Pan się wiesza, piękna pan. Gdzie chcesz wisieć? Nie wiem. No, tak, na dole? No tak, żeby wiesz. To, żeby... A to bym to jak ktoś będzie nisko rosło, jakiś przyjdzie, to... Przy Hołd Parku. No, przy Hołd Parku. Z Hołd Parku.